jestem wykończona. Umieram z głodu. Już niedługo odpoczniemy w Instytucie Poczwarki. Doświadczymy tam 3 R. Regeneracji, relaksacji i renaturalizacji. Renatu co? O, chodzi o siłę. Moment, rozpraszam cię jako 10-latek. Czy to przekąski? O, no to chyc do środka! Tak. Nie mógłbyś raz sobie odpuścić? No cóż. Trzeba to ukryć przed Benem. Usłyszałem moje imię i ukryć w jednym zdaniu, więc przybyłem. Co to? O nic! Nie musisz się o to martwić, co? O, to ja! Zmiennokształtny obcy, Heros czy wielki problem? Ojej, nie bierz tego do siebie. Jestem Herosem! Tak, z drugiej strony, niech ci nie uderzy do głowy. Gwen, napisali o mnie Heros. Ej, a może weź to sobie do serca? Jestem Herosem! Jestem Herosem! Tak! Jestem Herosem! Jestem Herosem! O, tylko nie to! Przepraszam pana, czy to pański wnuk? Szybko, Gwen, po renaturalizację! To tu, dzieciaki! Zapowiada się genialnie! Też poczuliście taki zimny powiew? Kochani goście, witajcie w Instytucie Poczwarki. Nazywam się Szasta, a ten ośrodek należy do mnie. Szasta. Dziwnie wygląda. O, wyczuwam wyczerpanie w waszych aurach, kochani. Chodźcie do środka. Zajmiemy się waszą detoksykacją. A gdzie ubrania nam zniknęły? Darmowe ogóry! W naszym pięknym ośrodku możecie uczęszczać na zajęcia jogi, zrelaksować się na masażu oraz wypróbować ziołowe maseczki oczyszczające. Dipy do ogóreczków! Ale radzę wam zacząć od najsłynniejszej atrakcji naszego instytutu – gorących źródeł. Czas, żebym was opuściła. Wezwijcie mnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jasne. A w jaki sposób cię wezwać? Szasta! Oj, tego nam było trzeba. Nie ma to jak potrójne R. W sumie to kiedy włożyliśmy te stroje? Nie skupiaj się na tym. Lepiej odpuść. Tak, odpuszczę sobie. Jak ci się podoba, Ben? Jestem inkognito. Inkognito? Sławny ze mnie facet, dlatego muszę bardzo uważać. Ciągle myślisz o tamtej okładce magazynu? Czy o tym mówisz? Ben, mówiłam, że masz się tym zbytnio nie przejmować. Chyba uderza ci to do głowy, a to tylko słowa. Skalniak rządzi! Brawo ja! Tak, trzymaj, Ben. Ja tylko robię swoje. Jestem super! To miejsce jest super! Co? Tak się cieszę, że pewien przyjaciel mi je polecił. Tak, mam przyjaciół! A co tutaj robią bracia owadowscy? Wydaje mi się, że nawet złoczyńcy potrzebują wytchnienia. Szlafrok Morisa jest o wiele za duży! To nie jest śmieszne, Gwen. Jak zwykle coś kombinują. Będę ich śledził. Nie, Ben! Takich wakacji nam było trzeba, prawda, Sid? Ani kroku! Ben Tennyson? A ty co tutaj robisz? To ja tu będę zadawał pytania. Co wasza dwójka knuje? Po prostu odwiedzamy ten ośrodek, prawda, Sid? Nie wierzę w to. No to dajemy.